To nasz wspólny dom, w którym od dziś ma pani swoje trwałe mieście. Ja myślę, że artyści są absolutnie potrzebni, dlatego chociażby, że politycy są sparaliżowani. Kiedyś sparaliżowani takim no lękiem jakby. Kiedyś mówiłam, że wadą demokracji jest, przez co takie dyktatorzy i reżimy wygrywają często, że mogą planować na dłuższą metę, że nie muszą się rozliczać nieustannie. Natomiast politycy, mówiło się, że ich perspektywa są te 4 lata. To jest bardzo krótki okres, szczególnie w sytuacji, kiedy świat przyspiesza. Ale teraz to już nawet nie są 4 lata. Dzisiaj politycy funkcjonują od jednego badania opinii publicznej do drugiego, od jednego sondażu do drugiego. Także potrzebny jest dystans, wyobraźnia i odwaga. No i wyobraźnia i odwaga powinna być cechą artystów. Nie wiem, czy jest często, ale jeżeli bywa, no to tak, to myślę, że jest to potrzebniejsze niż cokolwiek. Ja bym usłyszał takie długie, taką długą listę różnych wyróżnień i rzeczy, powiedział, czas by już kończyć tą karierę, bo to już starczy. Wydaje mi się, że przeżywacie, to jest duże nieśmielenie, żeby osoba ze świata politycznego znajdowała się spośród ludzi sztuki, kultury. To zawsze jest trudne. Ale ja muszę powiedzieć, że wtedy, kiedy zajmowałem się socjologią sztuki, to artyści mówili, czym jest socjologia, a to też to jest nasz. Regulamin nagrody imienia Kazimierza Kutza jest dość jednoznaczny i oczywisty w swoich zaleceniach co do tego, kto powinien być laureatem. No, czyli to powinna być osoba, której cechy są bliskie tego, co czynił, robił i z czego zasłynął Kazimierz Kutz. Czyli powinien to być artysta lub osoba, która zajmuje się sprawami twórczymi. Powinna to być osoba, której działalność ma rezonans społeczny i trzy, powinna być to osoba, która jest jakoś lokalnie postrzegana też w interesujący sposób aktywnie.